Cześć wszystkim, z tej strony Żuław i tym razem będzie to finał. Cześć Miles, w porządku? Czemu pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pojęciem zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji. A, jasne. Nie, nic mi nie jest. Jestem w szpitalu. Jesteś w szpitalu? Jak to? Co się stało? Czy ktoś cię... Nie, nic z tych rzeczy. Właściwie to tak jakby skoczyłem z mostu. Co takiego? Skoczyłem z mostu w Queens. Jak się czujesz? Poczekaj, zaraz po ciebie... Nie, nic mi nie jest. Znaczy, złamałem palec u nogi. Wiesz, że nic z czymś takim nie mogą zrobić? Po prostu życzę ci powodzenia. Miles, nie możesz robić takich rzeczy. Teraz to wiem. Mówię poważnie. Może i masz mocy, ale nie jesteś niezniszczalny. Zaufam. Z twoimi mocami... Och, nie wierzę, że to powiem. Wiąże się odpowiedzialność. Tak je musisz traktować. Jasne, przepraszam. Będę się starał. Wiem, że będziesz. I widzimy się w weekend na kolejnej lekcji, okej? Okej, dzięki, Peter. Zdrówka, dzieciaku. Okej, czyli Miles sobie złamał palec, bo zeskoczył z mostu. I to ma być następny Spider-Man. Jaki to jest dzban? To ja nie wierzę. Zostały nam do zrobienia przestępstwa Hammerheada, czyli tutaj mamy wszystko. Na południu 4, tu mamy 0, tu mamy 2, tu mamy 3 i koniec. I cała mapa będzie zrobiona, bo tu wszystko, tu wszystko, tu wszystko. Tutaj 3 przestępstwa, 2 przestępstwa i 4 przestępstwa w dzielnicy, do której właśnie lecę. Myślę, że jestem bardziej na południu. Ale już tam lecimy, żeby zrobić odpowiednie misje. I to już będzie końcówka, Turf Wars. I mam wrażenie, że ten dodatek w porównaniu jakoś do Black Cata jest krótszy, ale patrząc po czasie gry jest dokładnie tak samo długi jak Black Cat. Może jak The Heist. Przerwał mi grubo i wredny jeden moje super combo. A dzieci tutaj porwani się jarają. Patrzcie jak się rusza! O, jaki Spider-Man! Patrzcie na niego! Niedobre wiry Hammerheada! No. Koniec zabawy z bronią! To dzięki tobie poszedłem na policję. Dzięki, Spider-Man. No i super! Spokojnie. Pokręćmy się jeszcze po tej dzielnicy. Bo w sumie tutaj byliśmy bardzo mało i nie było okazji nawet znaleźć tych przestępstw. No, tu się samo znalazło. Kolejne. Informator od Hammerheada jest w niebezpieczeństwie. Tym gliniarzom przydałoby się pomóc. No, chłopaki, trzeba się dzielić. Powinniście brać z niego przykład. Zaraz to skończę. Jaki szef? Wasz szef? Wasz szef to cienias. Młotko głowy, przecież no. I tutaj sobie ich jeszcze kopię, bo należy im się podwójne kopanko. Wystarczy ich skopać z dachu umiejętnie i po nich. No. I po nich. Jeszcze dwa przestępstwa w tej okolicy.
tak to się tutaj niewiele dzieje, no. Spokojna okolica, wieża Avengers. Niedaleko, no. No dlatego tak spokojnie. Wszystkie jednostki, otwarto ogień w pobliżu miejsca wypadku. Potrzebne dodatkowe wsparcie przez Sykamor. No i ty. Ktoś ma kłopoty, muszę pomóc. Sorki, chłopaki, ale naprawdę musicie się skończyć. Zadziałało mi w ogóle inaczej to, co chciałem, zamiast mnie zboostować, żeby im dowalić, no to... No to tutaj mi się trafiło, że po prostu im kopię dupska, a wcześniej mi wyleczyło. Teraz to nawet nie masz sensu nic ruszać dodatkowo. No i cyk, załatwieni. Nikomu nic się nie stało. Dobrze, że byłem blisko. I teraz tak. Czy my nie poleciałem za bardzo? Poleciałem za bardzo. No to wracamy na północ. Bo wyleciałem poza dzielnicę. No nie będzie przestępstw. Poza dzielnicą w dzielnicy. Raczej w dzielnicy. No wiadomo o co chodzi. Jak mam znaleźć przestępstwa w tej dzielnicy, jak jestem poza nią? Proszę państwa, wygląda na to, że muszę coś zrobić. Niektóre z moich uwag o tym, że pomysły Hammerheada są interesujące, bo chce on przywrócić temu pięknemu miastu dawną chwałę, mogły być wyrwane z kontekstu. Hammerhead to brutal i kiepsko ubrany morderca, który, jak wyszło na jaw, kradł supernowoczesną broń, żeby siłą przejąć władzę nad miastem w ramach swoistego przewrotu, którego nie przewidział absolutnie nikt. A zwłaszcza, jak się okazuje, Spider-Man. Rzecz jasna, w dalszym ciągu podziwiam pobudki, którymi kierował się Hammerhead. Dzieciaki powinny odłożyć smartfony, skończyć małpować i znaleźć robotę, tak jak każdy z nas, w wieku 8 lat, żeby nauczyć się odpowiedzialności. Ale chyba zgodzicie się ze mną, że jego metody powinny trafić do środka, a broń nie powinna być częścią dyskusji o przyzwoitości. Chcę tylko powiedzieć, że to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby Spider-Man nie pchał się na ulicę. Nie wiem dlaczego, ale to prawda. A teraz idę spać. Jamie całkiem oszalał. Coś mu przestało się sprzęgać w głowie chyba. Wszystkie jednostki. VIP Margin jest przewożony konwojem policyjnym. Okej. Udajcie się do Muzeum Mile. Gliniarze przewożą świadka w sprawie Hammerheada. Lepiej za nimi pójdę na wszelki wypadek. Hammerhead dowiedział się o kryjówce. Nawet nie chcę o tym myśleć. Skupmy się na utrzymaniu świadka przy życiu. Ta, jasne. Dobra, jedźmy już. No. Masz adres nowej kryjówki? Wiewiórka. Jak sobie wiewiórka biega? Jeśli świadek może pomóc posadzić Hammerheada, to muszę go ochraniać. Dobra, tu będzie mi łatwiej już skakać. Raczej bujać się, niż skakać. Powinienem pilnować świadka. No pilnuję świadkę. Nie wiem co mnie znowu zdzieliło, ale to jest najlepsze jak Spider-Man sobie lata i po prostu go coś nagle jebs. Tak myślałem, że nas nie zaatakują. Niestety twoja intuicja cię zabiła. Thank you.
Wskazywanie na świadka jest sprzeczne z prawem. Chyba nie chcieliście popełnić przestępstwa, co? Nie, oczywiście, że nie. Zbiry Hammerheada przecież zawsze zbirują zgodnie z prawem. No tracicie coraz więcej ludzi, Bobalet, Mistrz, Spider-Man, wam tu te kopie dupy. Patrzcie jak on wspaniale skacze. Nikt tak nie skacze jak Spider-Man. Ukończono. Upper East Side. No i co, jak ukończono Upper East Side, no to zostanie Upper West Side. Ach, trochę tego latania jest teraz takiego bez celu. Znaczy niby jest cel, ale ten cel jest daleko. Ja się muszę przedostać przede wszystkim. Czy już jestem na miejscu? Jestem prawie na miejscu, ale widzę gdzieś tutaj przestępstwo. O, dzieciaki znów się kłócą. Nie ma mowy! Dobrze wiem, co zrobiliście ostatnim razem! I dobra, jeden w łeb. Drugi w łeb. I hamuje małko. Na zakręcie, to na zakręcie. No tak wypadło, tak hamujemy. Goście Hammerheada biorą garnitury. No i idealnie trafiłem najpierw na gościa z... Oj. A ty, co ty tutaj, w pierdziel nie chcesz? Chcesz, chcesz. Ja wiem, że chcesz. Dobra, Upper West Side. Dużo tego West Side'u mi zostało, jeszcze jeden. Ale bardziej muszę na północ trochę podlecieć. Bo mi może nie znapać jako Upper West Side, tylko... Tylko nie wiem, co tam jest poniżej. Zwykły West Side? Nie wiem. Fajnie, że część rzeczy mogłem zrobić po drodze tak naprawdę, a nie musiałem latać jak szalony. Próbowaliście porozmawiać o swoich uczuciach? Bez przerwy, bez przerwy on. Bez przerwy on skacze jak szalony. Spider-Man popieprzony. Wow, w pajęczynie ludzie Hammerheada i Magi wyglądają identycznie. Wow. I ukończono! Ukończono Upper East West Side. Jeżeli się nie mylę. Tak. No i tylko została ostatnia dzielnica. Ostatnia misja prawdopodobnie. I będzie można przejść do ostatniego dodatku. Dużo dzisiaj ostatnich rzeczy. Z drugiej strony jest to ostatni odcinek Spider-Mana w tym roku. Jest to ostatni odcinek Spider-Mana w tym roku, a kolejny odcinek będzie już w 2021. Jak ten czas leci?
Zacząłem Spidermana chyba w sierpniu i ciągnie się i ciągnie. No długi, długi jest ten Spiderman, żeby go wymaksować. Jeszcze zbyt dodatkowe wymaksowanie, DLC-ki. Żeby wszystko to zrobić, naprawdę potrzeba kupę czasu. Z drugiej strony, gra jest warta tego, żeby po pierwsze skończyć ją na maksa, po drugie jest warta zakupu przede wszystkim, ponieważ wiadomo za co się płaci, gdy gra tak długo trwa. Wiadomo, że nie dla wszystkich to musi być plus, dla mnie to jest plus, bo jeżeli mogę grać dłużej w grę, którą mi się dobrze gra, to czemu mam narzekać? I wszyscy. Ludzie Hammerheada robią się w tym coraz gorsi, o ile to możliwe. Przestępstwa Hammerheada w Hell's Kitchen. No to tu mi zostało jeszcze ich sporo, jeszcze dwa, ale wszystko inne zrobione na maksa. Super. Więc tak, teraz trzeba pokrążyć w okolicy misji, ale nie za blisko. Żeby jednocześnie być blisko, ale nie być blisko. Myślałem, że tu mniej przestępstw zostało, a tutaj jeszcze... Uwaga, członkowie Mandli planują przeprowadzić egzekucję. No, idealnie. Może teraz wypuścicie tak. Tych miłych ludzi, a? Okej, grubola, nie mogę tak miotnąć. Fajnie. Gdzie są ci? Jakby większość wyrąbałem poza dach. Czy któryś tu nie spadł? Dobra, jeden tam spadł. Nie, to są jacyś bezdomne ludki. Jak ty tak daleko doleciałeś, gościu? Nie, strasznie ich rozrzuciło po tych dachach. Ale czułem, że będzie szybko po nich po prostu. Ja sobie na tej mapce muszę sprawdzać, gdzie są te czerwone kropki, które ledwo widać. Przynajmniej próbowaliśmy. Okej, no dobra. Został mi już tylko jedno przestępstwo do zrobienia. Spokojnie, policja zaraz się tobą zajmie. Jedno przestępstwo do zrobienia. A misja jest niedaleko. Muszę sobie tak pokrążyć troszkę dalej od niej, żeby przypadkiem mi ona się już nie wczytała automatycznie, ale idealnie. Jest ostatnia misja przestępstwa. Super. Ktoś ma kłop. Oczywiście, Spiderman musi się pokazać, kiedy mam zlecenie. Słuchajcie, jeśli nie chcecie mnie tyle widywać, musicie mnie rozabiać. Okej,
został tylko ten. Tak, zęby wybite, gość załatwiony. Wszyscy bezpieczni. Teraz zajmą się nimi ratownicy. I ukończono Hell's Kitchen i wszystko zrobione. I idziemy na ostatnią misję. Tarytatam, tarambambam. Lecę sobie po mieście. Wygląda jak jakiś plac budowy Fliska. Tak mi wygląda. Bo mogę takie magiczne ręce robić. Bo mogę cienie na ścianie teraz robić. O, to za mną. Widzicie, że sobie cień. Jest taki straszny dinozaur. Ktoś chce ucementować ten związek. Kogo tu mamy? Robal. W samą porę na program. Program? Dzień dobry, Nowy Jorku. Witamy w dzisiejszym programie. W zmianie warty. Pamiętacie, kiedy honor i lojalność coś znaczyły? Kiedy magia budziła strach i szacunek? Dzisiaj stare, dobre czasy wracają! Pomocy! Pomocy! Chętnie bym dołączył do zabawy. Spokojnie. Zobaczymy się już niedługo. Jeśli nie wyłączę betoniarki, donowie zostaną zatrzymani, że zatrzymana! Na razie. Wystarczy trzymać ich z daleka. Okej. Wystarczy nie dać im włączyć betoniarki. Nie, betoniarka znowu działa. Pani śladu Yuri. Naprawdę jestem pierwszy? Gdyby mogli się odczepić. I... tutaj jednego rozwalę i drugiego od razu. I cyk, cymbałów tutaj po prostu mogę pokonać na lajcie. Nie mogę ich tu znowu dopuścić. Puszkę sardynek? Tam dam. Tam dam. Coraz trudniej się tu odczyta! Pomocy! Nigdy nie był tak potężny! Już nie żyje! Poziom cementu jest niski. Czemu ja nie mogę... O właśnie, tak nad nim przeskoczyć. Bezpiecznie. Na razie. Muszę odciągnąć go od betoniarki. Niech ktoś włączy betoniarkę. Donowie muszą jeszcze wytrzymać. Wiecie co? Byłoby łatwiej, gdyby się po prostu odłożyli. Byłoby łatwiej, gdybym mógł tego grubole jakoś załatwić. Ale mogę sobie ich tak, o, załatwiać, tak po kolei. Jednego za drugim. Jakby to w ich interesie leży to, żeby betoniarkę włączyć z powrotem. Tu jest betoniarka, okej. Wszyscy jarają się tarczami, ale tak naprawdę... Ach, nie no, są super. Donowie, kolejny kopacz. Ciekawe, czy mają tam uchwyty na napodzie. Widziałeś? Nie, ten... Kopacze? Włączcie betoniarkę! Ojej!
Oj! Oj, kurde. Chciałem się leczyć i coś nie wiem, coś nie pykło. Ale nie miałem też z czego się leczyć. W ogóle to na drugi raz muszę pamiętać. Przecież na gruboli mogę wyciągnąć sobie macki oktopusa i... Mogę ich tutaj po prostu macki... Może twoja stara? Ejajaj, nagle mnie za... To znaczy najgorzej, że ci z tarczami... Ja nie widzę, jak oni mnie atakują, bo nie pojawia się to w sensorze. Nie pojawia się to w pamięciowych zmysłach, a ja za bardzo na nich polegam. No bo może dlatego, że jestem Spider-Moonem. Czyli takim Spider-Manem, tylko że z Księżyca. Mogę na nie mówić, kopacze? To się chyba przyjdzie. Okej, okay, to ta teraz tak, tego trzeba rozwalić. Tego trzeba rozwalić. I temu przywalić przy betoniarce. Tak myślałem. Betoniarka znowu działa. Czemu tamten może strzelać, skoro go prądem dopiero co kopło? Oj tam stopy. Gościu, mogło być gorzej. Dobra. Grubol pokonany. Nie, zwarcie. Betoniarki nie da się wyłączyć. No to co ja mam zrobić? Lepić betoniarkę siecią. Dawaj, supermocna formuła. Nie, to? Zrobione. Mogę dodać cemento odporna do listy cech mojej sieci. No i super. Ej, wolny ktoś by nam pomógł na dole! No i ocaleni. Ocaliłem wyciągniemy was magików. Czyli szefów magii. Policja zaopiekuje się do nami. Teraz bo jakby ich inaczej nazwać. Jak nie magikami. Ten odcinek chyba jest wyjątkowo długi. No ale to jest finał, to jest końcówka. Więc to nie dziwne, no nie dziwne. Nie będę tego rozkładał przecież na dwa odcinki, no bez sensu. Świetnie, Robalu. Spaprałeś mój wielki dzień, ale przeżyjemy. Występy na żywo. Jak? Projekt Olympus w akcji. Skończyłem go, gdy zabawiałeś się z Donami. Więc to w tym chodzi się w Paryżu w tym sezonie. Sorry, ale... Stalowo-szary to nie twój kolor. Staram się tchnąć nowe życie w mafię. To wymaga dalekowzroczności. Teraz będę tu dłużej. Twoje nowe części zostaną tu dłużej, a ty oszalałeś. Po prostu nauczyłem się tego i owego o pijarze. Co? To miasto nie traktuje już magii poważnie.
nie szanuje nas. Ale gdy zobaczy, jak cię przepołowiłem, wtedy wszystko się zmieni. Czas wrócić do dni świetności. A, widzę, że też jest prądoń nieodporny. Głowa nie otwiera. Chyba lepiej tego unikać. Okej, spoko. Dobra, no, ten Hammerhead nie będzie takim strasznym przeciwnikiem. Jomek bije ci szefa właśnie. Mógłbyś się nie wtrącać do jasnej ciasnej. Au! Zupełnie jakbym walił w mur, zrobiony ze stali. Czym by go tu czepnąć? Może tym? O, na to jest odporny. Sądzisz, że to się dobrze skończy? Myślę, że to się w ogóle dla mnie nie skończy. I dawać mu można. Siup, drugi raz. I trzeci raz. I czwarty raz. Okej. Masz jaja, żeby atakować przywódcę magii. Nie chciałbym mnie zatrzymać, jeśli łapka. Teraz ja żądam. Oj, zapomniałem, że Hammerheada muszę cały czas obserwować. Bo inaczej mi za mocno dołoży. No, niektórzy mają serce z kamienia, niektórzy mają łeb z kamienia. A niektórzy mają problem z dronami. Nie żyjesz, świeciogłowy! Lepszy świeciogłowy niż cokolwiek się tam plecie! Oj! Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj? No to możemy mu zagrać w ten sposób. I mu jeszcze... A? Dobra, przez ścianę nie ma szans, żeby przeszedł. Jednak jest szansa. I następnego tutaj ściągnę. I cyk, i pyk, i siup go w cymbał. Ta da 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 da. Ta da da da. Siup go, pyk, i cyk, i siup. I zakup powinien spaść. Nie podchodźcie do niego, ziomy, policjanci. Może zrobienie z siebie zbrodni przeciw naturze nie było najlepszym pomysłem, co? Stary. A co mówiłem o dalekowzroczności? Stara gwardia jest cierpliwa. Musi wyczekać na odpowiedni moment. Yuri? Co ty? Nie, Yuri! Nie rób tego! Za czym? Nie!
O kurde! Niedobrze. Ostatnim razem mówiłeś coś o strachu. Jak się teraz czujesz? Wspaniale. Czy znowu dostał swoją nierozwalalną czachę? Chyba tak. Hammerhead znowu przetrwał. To dobrze, bo Yuri trochę odwaliło. Ciekawe, jaka historia za tym stoi. Ale jak tu widzicie, ciąg dalszy nastąpi. Bowiem będzie to ciąg dalszy w kolejnej tak naprawdę historii. Pominiemy sobie napisy, bowiem to już będzie Silver Linings. Zobaczymy zwiastun od razu, a ja tymczasem mam nadzieję, że podoba się wam ta seria z dodatkami. Będzie zapewne jeszcze 5 odcinków, bo mniej więcej tak wychodzą te dodatki, te DLC-ki w Spider-Manie. Szkoda, kapitan, ale dobrze, że ten potwór nie żyje. Na pewno nie żyje? Czy Hammerhead jest aby na pewno martwy? Czy jednak nie? Szefie? No to jest grubo. Jest bardzo grubo, ponieważ Hammerhead przeżył kolejny strzał prosto w łeb. Yuri jest zapewne oskarżona o to, że go zabiła, a jeszcze jest multum świadków, że mogła tego nie robić. No i co? Dostępny kolejny kostium. I zobaczmy te kostiumy, które teraz odblokowałem. Zbroja Iron Spider i kostium Spider Clanu. Zostawimy zbroję Iron Spider i w niej rozpoczniemy prawdopodobnie już kolejnego DLC-ka. W Turf Warsach zostało mi 6% do zrobienia. Czego nie zrobiłem? Dobre pytanie. Nie mam pojęcia, natomiast ja się z wami żegnam. Zapewne sprawdzę sobie, gdzie jest to brakujące 6%. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku ze Spider-Mana. Na razie!